Minister PiS Michał Dworczyk skłamał na antenie Polsat News, twierdząc, że żaden z członków i członkiń jego partii nigdy nie nazwała flagi Unii Europejskiej szmatą. Prawda jest jednak inna, a dowodów dostarcza zachowanie kontrowersyjnej posłanki. Tą osobą jest nie kto inny, jak Krystyna Pawłowicz. Michał Dworczyk, minister PiS w kancelarii prezesa Rady Ministrów, której jest szefem, gościł w studio Bogdana Rymanowskiego w jego programie w Polsat News. Polityk odniósł się do zarzutów odnośnie wrogiej postawy działaczy Prawa i Sprawiedliwości wobec Unii Europejskiej. Polityk bez zawahania stwierdził, że żaden z jego partyjnych kolegów i żadna z partyjnych koleżanek nigdy nie posunęli się do nazwania flagi wspólnoty szmatą. Niestety, na jego nieszczęście, było to kłamstwo. Pytaniem pozostaje jedynie, czy świadome, czy też nie. W każdym razie istnieje dowód na to, że minister nie powiedział prawdy. Jak można było się spodziewać, autorką słów była Krystyna Pawłowicz, która ze swojej niechęci wobec Brukseli i polityki UE wręcz słynie. Minister PiS skłamał na wizji, nikt w PiS nie nazywał flagi UE szmatą, stwierdził w rozmowie z Rymanowski pewny siebie Dworczyk. Faktem jest jednak zdanie Krystyny Pawłowicz na temat UE, które niejednokrotnie podlegało gorącej dyskusji w sieci. Przypomnijmy, że w 2016 roku posłanka otwarcie nazwała nie tylko samą gwieździstą flagę szmatą, ale dodała do tej kategorii całą organizację, do której Polska z wielką pompą przystąpiła 1 maja 2004 roku. Unia Europejska jest dla mnie szmatą. EZE Mateum. Naprawdę, dlatego, że kojarzy mi się z czymś bardzo złym, niedobrym, brudnym. Mam prawo tak powiedzieć? Czy słowo szmata jest to obelgą? Powiedziała w rozmowie z Super Expressem. Jest to niezbity dowód na to, że minister PiS kłamał. Mogło być wywołane niedawnym mocnym skrętem PiS w stronę dobrych stosunków z Brukselą, co nastąpiło w efekcie cofnięcia najważniejszych elementów TZW. Reformy sądownictwa. PiS przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Już pod koniec maja odbędą się wybory do Parlamentu Europejskiego. Prawo i Sprawiedliwość ma w tym roku szansę na pierwsze zwycięstwo w tej elekcji i pierwsze w historii niedopuszczenie, by wygrała ją Platforma Obywatelska, która wystawia swych kandydatów w ramach Koalicji Europejskiej. W ciągu ostatnich miesięcy z oficjalnego przekazu medialnego partii zniknęły jakiekolwiek krytyczne wobec UE opinie, a zastąpiono je narracją o silnej Polsce w silnej Unii. W zeszłym tygodniu Rada Polityczna PiS ogłosiła, kto wystartuje w okręgach wyborczych do PES pierwszych i drugich miejsc list partii. Zaskoczeniem może być fakt,
że na tych niemal gwarantujących sukces miejscach obsadzono członków Rady Ministrów i to nie byle jakich. Z jedynką w okręgu zachodniopomorskich o mandat powalczy Joachim Brudziński, bliski przyjaciel Jarosława Kaczyńskiego i szef MSWiA. W okręgu małopolsko-świętokrzyskim numerem 1 została Beata Szydło, wiceszefowa rządu i przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów w randze ministra. Oprócz tego numerem 1 w okręgu dolnośląsko-opolskiego będzie szefowa MEN Anna Zalewska,